Cześć, z tej strony Asia Stuczytam. Dzisiaj zapraszam Was na kilka słów opowieści Mana Raga Władimira Sorokina. Sięgnęłam po tę powieść z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że została napisana przez współczesnego rosyjskiego pisarza, o którym nigdy nie słyszałam, a niestety ciągle na palcach jednej ręki można policzyć współczesnych rosyjskich pisarzy, o których słyszałam. A po drugie, dlatego, że zaintrygował mnie opis jej fabuły, która wyraźnie czerpie z dzieła Raya Bradbury'ego. No dobrze, właściwie to sięgnęłam po nią z trzech powodów, a pierwszym z nich była okładka. Myślałam, że przedstawia statek kosmiczny, który właśnie kogoś porywa, ale nie, to błędny trop, więc go zostawmy. To nie jest UFO, tylko płonąca książka. No właśnie. Akcja Mana Ragi toczy się w niedalekiej przyszłości, w latach 30. XXI wieku, kiedy to świat dopiero dochodzi do siebie po kilku wojnach i w świecie tym zaszło wiele zmian. Jedną z nich jest to, że z nośników papierowych całkowicie przenieśliśmy się na elektroniczne. Nie drukuje się już książek, nie ma już tradycyjnej prasy. Wielkonakładowa literatura poszła na makulaturę, żeby nie zajmować miejsca na półkach, a jedyne papierowe przedmioty, z którymi ma styczność szary obywatel, to banknoty. No, jest jeszcze jeden przedmiot papierowy, który można zobaczyć, ale można go zobaczyć tylko w muzeum, ewentualnie... No właśnie, i tu zaczyna się cała akcja tej powieści. Ludzkość na szczęście nie pozbyła się ani pierwodruków, ani rękopisów. Te książki powędrowały do muzeów. Można je też kupić na aukcjach za horrendalne ceny. Więc książka papierowa stała się rarytasem, symbolem wysokiej pozycji społecznej, symbolem bogactwa. I czytanie stało się trendy. Ale ten rzeczownik rażąco zmienił swoje znaczenie. Modny stał się tak zwany book and grill, czyli grillowanie na pierwodrukach. Jeżeli jesteś bogaty, jeżeli jesteś skłonny słono zapłacić i sporo zaryzykować, bo book and grill jest nielegalny i karalny, to możesz zaprosić do siebie utytułowanego kucharza wyspecjalizowanego w konkretnym gatunku literackim albo w literaturze konkretnego kraju i zażyczyć sobie na przykład płucka na Czarodziejskiej Górze Tomasza Manna albo hamburgery na Lolicie Nabokowa. I naszym głównym bohaterem, a jednocześnie narratorem tej historii jest jeden z właśnie takich uznanych kucharzy, który zdradzi nam tajniki pozyskiwania nielegalnych materiałów na podpałkę, opowie o dojazdach do klienta i o środkach ostrożności, jakie należy zachować, żeby nie zostać złapanym, a przede wszystkim pokaże nam nową sztukę czytania. Marmurowa wołowina na młodziku. Stek przyzwoitej grubości. To nie arraciera. Książka w miękkiej okładce, wewnątrz cienki lubecki papier z końca XIX wieku. Trzeba czytać jak najszybciej, po przekątnej. Takie czytanie to wyższa szkoła jazdy. Mistrzowie lubią smażyć na książkach z cienkim papierem, bo to nadzwyczaj imponujący proces. Najważniejsze to znaleźć optymalną szybkość spalania kartek. To się ustala czysto intuicyjnie. Szalone czytanie. My to nazywamy buchnąć płomieniem po oczach. Ale można tak buchnąć, że książka już spalona, a stek nadal surowy, szafot i poturla się głowa w białej czapce. No i buchnąłem po oczach, w sensie dosłownym. Klient maksymalnie przybliżył twarz do rusztu, błyski płomieni pląsały w jego źrenicach, ręce mi nie zadrżały, młodzik oddał swoje ciepło szerokiemu i grubemu stekowi, poprzetykanemu jak marmur tłustymi żyłkami. Zapach smażonego mięsa wypełnił pomieszczenie. Okap oczywiście w naszej branży jest nie do użycia. Najmniejszy podmuch wiatru z góry może wszystko zniweczyć. Dlatego book and grill zawsze rozjaśnia ów błękitny obłok. Nie śmiałbym nazwać go dymem. To obłok. Obłok rodzący arcydzieła podziemnej kuchni. Wiruje i pachnie przestępstwem. Wypłynął z niego gotowy stek na białym talerzu. I głównie z takich mini etiudek gotowania dla poszczególnych grup bogaczy składa się ta powieść do pewnego momentu. I chyba więcej o akcji ode mnie nie usłyszycie w tym filmie, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do lektury, zapoznajcie się sami, co konkretnie w powieści się dzieje. Teraz chciałabym powiedzieć trochę więcej na temat moich przemyśleń
w trakcie i po lekturze tej powieści. Po pierwsze, znalazłam tutaj kilka ciekawych konceptów, na przykład paradoks wytrawnego czytelnika, który nie waha się przed zniszczeniem książki za pieniądze. Kucharz musi wiedzieć o książkach wszystko i to nie tylko jeśli chodzi o treść, a wie wszystko jeśli chodzi o treść, o biografię autora i tak dalej, ale też jeśli chodzi o papier jako tworzywo i to papier z konkretnych czasów, zrobiony w konkretnym miejscu i w konkretnych warunkach. Dowiemy się na przykład, że Dickens pachnie kocimi szczynami albo że niektóre pierwodruki mają konkretne skazy. I to jest bardzo ciekawe, to, że mamy tutaj wielkiego wielbiciela i znawcę literatury, który za odpowiednią cenę nie waha się pozbawić człowieka możliwości obcowania z pierwodrukiem. A potem pomyślałam sobie, że to nie jest do końca to, co zaproponował nam Bradbury w 451 stopniach Fahrenheita, bo w Manaradze nie pozbawia się ludzi możliwości zapoznania się z treścią książki, bo wszystkie powieści są już na nośnikach elektronicznych, więc to nie jest tak, że nie możemy przeczytać tego Dickensa, Manna czy Nabokowa. Nie możemy po prostu zobaczyć pierwszego wydania. Czyli mamy tutaj problem pozbywania się książki jako przedmiotu, a nie książki jako nośnika treści, co jest bardzo ciekawe, groteskowe, godne rozwagi i dyskusji. I no tutaj już muszę powiedzieć, że ta książka jest no, wyraźną grą z klasykami i powieścią taką prześmiewczą, groteskową. Ale później doczytałam, że Sorokin w Rosji jest pisarzem bardzo kontrowersyjnym, że jego książki były topione w toalecie, że były palone i że prokremlowska młodzieżowa organizacja w 2002 roku, organizacja, która nazywa się Idущие в месте, oskarżyła go o propagowanie pornografii i narkotyków. Więc może jednak chodzi tutaj o cenzurę. Coś tutaj jest na rzeczy i Sorokin chyba jednak odnosi się tutaj do własnych doświadczeń i o tym, że nie zgadza się na to, żeby zabraniać pisarzowi jego licencja poetyka, jego prawa głosu. Drugi bardzo ciekawy tutaj taki koncept groteskowo-romantyczny to jest przedstawienie papieru jako najwyższej wartości, jako symbolu bogactwa na czytanie książek, pierwodruków, książek papierowych mogą sobie pozwolić tylko bogacze, a czytanie na nośnikach elektronicznych jest dostępne dla każdego, więc niezbyt wyjątkowe. Book and Grill jest przeżyciem duchowym, jednorazowym, niepowtarzalnym przeżyciem duchowym, a później cielesnym, bo kulinarnym, dostępnym tylko dla elity. Szkoda, że nie intelektualnej, bo jak będziemy mieli okazję przeczytać, ludzie, dla których grilluje główny bohater, są głupcami, ignorantami albo bezwzględnymi biznesmenami. Więc papier jest tutaj przedmiotem, na który może pozwolić sobie tylko człowiek bogaty. A jeżeli jeszcze przypomnimy sobie, że jedynym papierem, jaki się drukuje na bieżąco, jest pieniądz, jest banknot, no to możemy dojść do wniosku, że w Manaradze konsumpcjonizm dosłownie pożera kulturę. I ten groteskowy świat jest na tyle prawdopodobny w jakimś sensie i na tyle niedaleki, bo są to lata 30. naszego wieku, że jest niepokojący. I przechodził mi po plecach taki dreszcz od czasu do czasu, co dzieje się z ludzkością i co może stać się z kulturą wysoką. Ale z drugiej strony, jeżeli pierwodruk
klasyki literatury miałby się stać najbardziej pożądanym dobrem, to może nie jest to najgorsza wersja przyszłości, jaka może nas czekać. Powoli już będę zmierzać do końca i do oceny mojej powieści. Jeśli chodzi o plusy, to mamy tu przede wszystkim ciekawy koncept. Mamy groteskę, którą zawsze szanuję, doceniam i lubię w literaturze. Mamy grę z klasykami takimi jak Orwell, takimi jak Bradbury i pewnie jeszcze kilkoma innymi, o których albo nie słyszałam, albo których nie wyczytałam po prostu przy pierwszej lekturze. Myślę, że wrócę do tej książki jeszcze. Po drugie, mamy wprowadzony nowy język, taką nowomowę czy slang kucharzy. No i przedstawicielem tego języka niech będzie właśnie słowo czytanie, no, czyli grillowanie na pierwodrukach. I jest jeszcze kilka słów w tym słowniczku. Po trzecie, mamy tutaj trochę parodii stylów znanych pisarzy. I nieźle to Sorokinowi wychodzi, muszę przyznać, że są to bardzo ciekawe fragmenty i zupełnie różne stylistycznie od tej podstawowej naszej akcji, od tego języka narratora, więc to też się ceni, że wyczuwa się zmianę tego stylu. Poza tym, dla wszystkich, którzy nie mają pomysłu na następną lekturę z literatury klasyki, to polecam, bo jest tutaj naprawdę długa, długa lista książek, które są doceniane na świecie i są uznawane za klasykę literatury, głównie rosyjskiej, bo chyba nie wspomniałam, że ten kucharz, nasz narrator, jest specjalistą od literatury rosyjskiej i grilluje tylko na literaturze rosyjskiej. No, wypisałam sobie kilka, może kilkanaście tytułów, za które będę chciała się zabrać, ale jest w tej książce jeden minus i to duży. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nie wspomniałam jeszcze o tytule tej powieści, o co chodzi, co to znaczy Manaraga, co to jest. I nie powiem Wam, co to jest, bo tytuł tej powieści pojawia się gdzieś chyba za jej połową. A akcja zaczyna dotyczyć tego tytułu naprawdę bardzo późno. Jest to pewien wątek taki detektywistyczny, który moim zdaniem jest bardzo niedopracowany. Jest za mało miejsca w tej książce poświęcone na ten wątek. On jest taki tylko zarysowany, troszkę pourywane są te elementy. Nasz bohater będzie odkrywał pewną tajemnicę dotyczącą literatury, i jego najbliższej przyszłości i najbliższej przyszłości kultury prawdopodobnie. Nic więcej Wam nie powiem, ale no chciałoby się, żeby było to bardziej dopracowane. I niestety w tej powieści, znaczy niestety albo stety, ale zdecydowanie najciekawsze elementy to są opisy grillowania. A szkoda jednak, bo ja wyczuwam, że ten pomysł Sorokina na końcówkę to jest naprawdę dobry pomysł. To jest ciekawy pomysł, ciekawy temat, który poszerza jeszcze tę dyskusję o stanie wysokiej kultury, czy w ogóle kultury w dzisiejszym świecie i takie prognozy, co może się stać w najbliższym czasie. Ale no, wykonanie niestety pozostawia wiele do życzenia. Więcej nie powiem. Generalnie polecam zaznajomić się z tą książką, zaznajomić się z twórczością Sorokina. Ja na pewno jeszcze sięgnę po jakąś powieść tego pisarza, jeżeli go znajdę po polsku, bo jednak czytanie po rosyjsku jeszcze to nie jest ten poziom. Na razie czytam literaturę dla dzieci. Dajcie znać, czy słyszeliście o Władimirze Sorokinie, czy znacie jego powieści, czy może już coś czytaliście, a może czytaliście to, jaką macie opinię na temat tej książki, jakie macie przemyślenia. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach Wasze zdanie. I pozdrawiam Was serdecznie, jak możecie pewnie zauważyć, z nowego miejsca i już trochę świątecznie. Ale choinka jest u mnie od początku grudnia, dlatego że 20 wyjeżdżamy do Polski i chciałam się trochę nacieszyć własną choinką. Pozdrawiam serdecznie.